Cześć, siema, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek z naprawdę mocnym uderzeniem, ponieważ dzisiaj zrobię naprawdę duży, no co ja gadam, po prostu ogromny upgrade mojej drużyny. Planuję wbić naprawdę sporo overalli. Ile rank upów zrobię? No nie wiem, gdzieś tak z 8 myślę na pewno. Zobaczę, ile po prostu mi tych końców tutaj wystarczy. Planuję tutaj poprzepalać, no właściwie tutaj tych wszystkich masterów, których mam na ławce rezerwowych, ponieważ i tak ten sezon FIFA Mobile już się prawie kończy, także ci piłkarze nie będą mi do niczego potrzebni, a warto mieć na koniec jak najwyższy overall. Tu już zrobiłem piłkarzy na 95-96 i aha, muszę wam powiedzieć, że udało mi się trafić mojego trzeciego mastera, tego retro, tego oto pana trafiłem. W ogóle to ciekawa sytuacja, bo ostatnio, jak pewnie wiecie, nagrywałem odcinek, gdzie otworzyłem gdzieś tak z 20 tych paczek retro i trafił mi się tam tylko jeden master. Natomiast po tym odcinku otworzyłem sobie dla jaj tak jedną paczkę i od razu wpadł mój trzeci master, także no nie mam tutaj szczęścia, bo zawsze jak nagrywam odcinek, to nic nie wpada, a jak nie nagrywam, to zawsze jest coś fajnego. No ale nic, przejdę teraz do tego upgrade'u mojej drużyny. I od kogo by tu zacząć? Może od napastnika Van Bastena. Jak możecie zobaczyć, zrobiłem go już na 100, także nic, tylko zrobić mu tutaj rank upa. I tak, potrzebuję tutaj karty 90. Może to być na przykład Mbappé. I karta 95. Mbappé. Tylko, że ten drugi. Dwóch Mbappé naraz. Przypadek? Nie sądzę. Albo wiecie co? Tego Mbappé może sobie zostawię, a dam sobie Lewandowskiego, bo on jest na takiej trochę dziwnej pozycji, a Mbappé może mi się sprzedać do jakiegoś takiego SBC jakiegoś, także robię tego ranka pa Van Bastenowi. No i super. Ranka jest już pierwszy na Van Bastenie, ale to nie wszystko, bo zrobię sobie teraz podwójnego ranka pa na Van Bastenie. Potrzebuję tutaj kartę 91, będzie to Messi. I karta 96, będzie to Salah. No niestety tego Salaha przepalam. No naprawdę wielka szkoda, bo pamiętam pół roku temu, jak trafiłem, to znaczy zrobiłem tego Salaha w POTM i naprawdę wtedy pamiętam, bardzo się z tego Salaha cieszyłem, no ale no przyszedł taki czas, że no trzeba się po prostu pożegnać, także mój przyjacielu, żegnam cię, no ale nie idziesz na marne, bo idziesz na rank upa, także w bardzo pożytecznym celu. No i moi drodzy, już jest podwójny rank up Van Bastena. No ja wiem, to się nazywa rank 2, a nie podwójny rank up, no ale ja tak na to mówię. No i moi drodzy, zrobię sobie teraz jeszcze potrójnego ranka pa Van Bastenowi. No a co? Co mi szkodzi? Powiedzcie mi. Także tutaj potrzebny jest zawodnik 92 bazowy. Aubameyang. No i zawodnik 97 wytrenowany. Będzie to Arnautowicz. Także naciskamy. I jest już potrójny rank up na Van Bastenie. No pięknie to wygląda. Ty, gościu, czekaj. Ja nie wiedziałem. Ja na Van Bastenie chyba nawet czwartego rank upa mogę zrobić. Ja pierdzielę, bo mam tego Kajechona i tam miałem tego. Poczekajcie. Tak. Ja pierdzielę. Mam tutaj tego Messiego. I poczekajcie. Tak.
Ja pierdyle. Ja po czwórnego rank-upa mogę zrobić Van Bastenowi. Ja pierdyle. Callejon i Messi. Także mógłbym to zrobić, ale wiecie co? Ja tego robił teraz nie będę, bo ten Messi jest mi potrzebny teraz do tych meczów, co się gra w tym Arcade Mode. Także ja tego na razie nie będę robił, ale zrobię to naprawdę. Tylko to gdzieś tak za chwilę czasu, jak po prostu dojdę do tej ikony, bo ikony Prime, bo przejdę teraz do tego eventu, mogę wam pokazać, że na razie póki co tych high score pointów mam dopiero 650, no ale dzisiaj cały dzień będę w to grał, także myślę, że dzisiaj 900 na pewno, jak się uda, to może 1000 tych punktów zdobędę i 200 to na jutro zostanie. Co jest jutro? Jutro jest poniedziałek, a to nie, bo będę w pracy, ale akurat we wtorek odbiorę ikonę Prime i możecie się spodziewać we wtorek naprawdę mega odcinka. Będę odbierał ikonę Prime. Będzie grubo. Także ludzie, ja tego poczwórnego rank-upa Van Bastenowi zrobię. Nie ma szans, ale to dopiero za 2 dni. No ale 123 już jest, naprawdę mega. Auriemu się nie da zrobić rank-upa. No, to by było już zbyt piękne, ale to jeszcze nie wszystko, bo teraz przejdę do rank-upa Ronaldinho. Go, jak możecie zobaczyć, również zrobiłem sobie na setkę i nic, tylko rank-upować. Także potrzebny jest tu mi zawodnik 90 bazowy. Może być na przykład Bakayoko i 95. To będzie ten Miki. 2 miliony rank up. No i moi drodzy, jest pięknie. Ronaldinho rank up. No ale teraz przejdziemy do drugiego rank upa Ronaldinho. No co mi szkodzi? Co mi szkodzi? Powiedzcie mi. Tutaj tak, potrzebna jest karta 91 bazowa. Pjanić. To jest ten Pjanić z tego. Teraz co można trafić go. W ogóle z tym Pjaniciem to jest taka sprawa, że ja go kupiłem chyba za 1 200 000 albo 1 300 000. W ogóle ten Pjanić teraz jest bardzo, bardzo tani na markecie jak barszcz i jeżeli wam jest potrzebna karta 91 do rank upa, to naprawdę polecam wam teraz kupować tego Pjanicia, bo no jest bardzo, bardzo tani, się bardzo opłaca. I karta 96 potrzebna jest, to będzie Son. Huangmin Son 96, także wbijamy podwójnego rank upa na Ronaldinho. Jest już 125 z tego, co mi się zdaje. Dobrze mi się zdaje, ale jeszcze tak, wbiję potrójnego rank-upa Ronaldinho, chyba że Petitowi, bo Petitowi też bym mógł zrobić, ale no to komu zrobię rank-upa, to tak naprawdę jest mało istotne, bo jak pewnie wiecie, rank-up w ogóle nie dodaje statystyk, także czy kogoś będziecie mieć na jednym rank-upie czy na trzech rank-upach, to nie ma żadnej różnicy, bo statystyki są takie same. Także zrobię sobie tego Ronaldinho na 3. Karta 92 bazowa Pellegrini i 97 Lemar's Domination. W ogóle z tym Lemarem to powiem wam, jest taka sprawa, że ja kiedyś miałem taki pomysł, plan, że chciałem tego Lemara zrobić na 100, ale powiem wam szczerze, już mi się pod koniec tak nie chciało, tak mi się nie chciało grać tych meczów, tych Domination, że to jest po prostu masakra. I no i tak zmieniłem formację i ten Lemar mi nie był potrzebny, także go teraz przepalam. No ale potrójny ranka Ronaldinho, naprawdę mega, mega sprawa. Także lecimy dalej.
Vieira nie mogę, ale Hulita. Hulita również zrobiłem na setkę i mów bije jednego rankapa. Potrzebny jest zawodnik 90. Niech to będzie na przykład Salvio. I 95 Błaszczykowski, no. Kuba Błaszczykowski. Naprawdę wielkim bólem serca Kubę przepalam. No szkoda, szkoda naprawdę. Także wy tego teraz nie widzicie, ale ja sobie zasłonię oczy ręką, żeby na to nie patrzeć i zrobię tego rankapa. Także 3, 2, 1 i rankap poszedł. No i pięknie. Hulit jest rankapowany. Super. No drugiego już mu nie da rady. No ale jest już naprawdę pięknie. A to nie wszystko, bo jeszcze na obronie no Carlosa i Zanettiego jeszcze nie mogę, bo ich nawet nie mam na 100 zrobionych. Roberto Carlosa dopiero na 96 mam zrobionego. Także są jeszcze rezerwy. No ale Maldiniego. Maldiniego rankapuję, bo Maldini to jest po prostu przekozak. To jest chyba najlepszy obrońca w całej grze. Także zasługuje na to, żeby mu zrobić rankapa. Drugiego już. Tutaj potrzebna jest karta 91 Jordi Alba i 96 wytrenowany tu będzie Godin. I robimy tego rankapika. No i zrobię jeszcze potrójnego rankapa Maldiniemu. Powiedzcie, co mi szkodzi? Co mi szkodzi? Także tutaj pójdzie Valencia i Davinson Sanchez. No i robimy to. Robimy to, robimy to. Moi drodzy, jest już. Zaraz wam powiem, który overall. 129. 129, przed chwilą był 129 overalli poszło, ale jeszcze został bramkarz do rankapowania. Lev Yashin, tutaj karta podstawowa 91 Schmeichel, Kasper, Peter Schmeichel oczywiście, zawsze mi się myli, Peter, Kasper. No i karta 96, jest to wytrenowany Weidenfeller. Także robię drugiego rankapa Yashinowi. No i moi drodzy, zaraz wam pokażę. 130. 130 overall wbity. W 10 minut wbiłem 10 overalli. No naprawdę mega. Mega, mega sprawa. No co tu dużo mówić. Po co wbijać po jednym, po dwa overalle, skoro można wbić 10 overalli na raz jak mistrz? No naprawdę mega, mega, mega sprawa. 130 overall. W ogóle tu muszę wam powiedzieć, że jeszcze tak do niedawna moim celem na koniec tej FIFA Mobile było wbicie 120 overalla. No jak widzicie, udało się nawet 130 wbić, także no to jest naprawdę dla mnie super sprawa, a to jeszcze przecież nie koniec, bo ja temu Van Bastenowi tutaj już mam przygotowanego jednego rankapa dodatkowo, także będę miał na pewno 131 ten overall. No końców jak widzicie już mi bardzo mało zostało. Praktycznie wszystkie wykorzystałem, ale to się nic nie dzieje, bo coinsy nie przechodzą. Nie przechodzą na FIFA Mobile 19 i dlatego też tutaj mam do was taką radę. Jeżeli macie uzbierane coinsy, to po prostu wydajcie je na upgrade swojej drużyny, żeby wbić jak najwyższy ten overall, bo jak będziecie mieć na koniec jak najwyższy overall, to być może dostaniecie jakąś fajną nagrodę za overall składu w FIFA Mobile 19, która będzie za miesiąc gdzieś tak. No a tu przecież jeszcze, moi drodzy, jest 10 kafli do odebrania, także z tymi końcami u mnie wcale nie jest aż tak źle.
No tutaj jeszcze przecież 10 tysięcy skillboostów będzie po drodze do ikony. No to ja dzięki tym skillboostom jeszcze jeden dodatkowy overall wbiję, to będę miał 132. Także no naprawdę masakra. Może nawet 135 na koniec się uda wbić jakoś. To by było naprawdę mega. No ale ja z mojej strony naprawdę zapraszam Was już na odcinek, gdzie będę odbierał tą ikonę Prime. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, kto mi wpadnie. Ten odcinek będzie gdzieś tak we wtorek, myślę. No jestem ciekaw. Nie jestem ciekaw, kto by tu wpadł. Jakby tak Pele trafić, no to chyba tutaj bym miał zawał. No możecie napisać w komentarzu, jak myślicie, kogo trafię. I aha, jeżeli ktoś z Was już odebrał ikonę Prime, to pochwalcie się, kogo trafiliście. A z mojej strony to tyle już w tym odcinku, ale naprawdę musicie przyznać mega, mega odcinek. 10 overalli wbite. Wow. Także to tyle. Trzymajcie się. Cześć.